Kolejny dzień naszych rekolekcji wielkopostnych. Stoimy przed seminarium w Wilnie. Pierwsze seminarium wileńskie zostało utworzone w 1582 roku przez arcybiskupa Radziwiłła, który polecił ojcom jezuitom kształtowanie nowych apostołów miłosierdzia Bożego. Obecny budynek został wybudowany w 1998 roku i ma kształt łodzi. To tutaj klerycy przygotowują się do posługi Słowa Bożego, do sprawowania sakramentów. Sami doświadczają Bożego miłosierdzia i to miłosierdzie chcą przekazywać innym ludziom. O tym miłosierdzie chcą opowiadać, to miłosierdzie chcą rozdzielać wiernym w kościołach, uczniom na katechezie, spotkanym osobom na ulicy, chorym w szpitalach, cierpiącym, samotnym. To Boże miłosierdzie ma dotykać każdego człowieka. Pierwszymi głosicielami Bożego miłosierdzia byli apostołowie. Zostali oni obdarowani tym niezwykłym darem. Patrzyli na Jezusa Chrystusa, słuchali Jego słów, Jego kateches, widzieli Jego cuda, mogli z Nim swobodnie porozmawiać. Jezus im wyjaśniał prawdy wiary, objawił im Boga Ojca, mówił im o dobru, o miłości i zachęcał do tego, aby korzystali z tych wielkich darów. Niestety apostołowie nie zawsze byli doskonałymi. Nie zostali powołani jako doskonali. Pan Bóg formował ich, kształtował. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy o tym, jak apostołowie pokłócili się. Kto ma być pierwszy? Jan, Jakub chcieli siedzieć po prawej i po lewej stronie Jezusa w Jego królestwie. Inni apostołowie obrazili się na nich, że ci chcieli być lepsi od nich, że chcieli zająć lepsze miejsca. A Jezus im ukazuje, na czym polega miłosierdzie Boże, na czym polega służba miłosierdziu Bożemu. To On ukazuje siebie jako sługę Jahwe, jako tego, który ofiaruje swoje życie, który pochyla się nad każdym człowiekiem, który chce przebaczyć każdemu człowiekowi. To Jezus nie boi się, że pobrudzi się, że straci jakąś godność, że umniejszy swoją boską chwałę, ale przychodzi do człowieka, ogarnia go swoim miłosierdziem, wyzwala z jego słabości, z jego grzechów, dotyka jego serca i przemienia je, udoskonala, upiększa cnotami, swoimi łaskami, pomaga zmienić swoje życie, przewartościować to, co było złe, przemienić w to, co ma być dobre. I do tego zachęca swoich apostołów, aby i oni służyli, aby i oni nie poddawali się, aby oni nieśli Boże miłosierdzie, aby przemieniali serca ludzi. Przykładem gorliwego apostoła jest błogosławiony Jerzy Matulewicz, biskup wileński i nuncjusz stolicy apostolskiej na Litwę w dwudziestoleciu międzywojennym. W swoim dzienniku duchowym zapisał on prośbę do Boga, aby uczynił go swoim narzędziem miłosierdzia. Chciał być jak szmata, którą można chociaż jeden kąt w kościele oczyścić, aby było tam lepiej, a później tą szmatę można jej wyrzucić. Nie jest ona potrzebna. Z wielką pokorą błogosławiony Jerzy Matulewicz służył człowiekowi, szukał jedności między ludźmi, zwaśnione narody chciał połączyć w jedno, w jednym kościele. Troszczył się o to, aby każdy mógł doświadczyć jedności dzięki Bożemu miłosierdziu. Zatem formacja w seminarium tutaj wileńskim, czy też w każdym innym, ma za zadanie uczynić z kleryków, głosicieli Słowa Bożego i tych, którzy tym Bożym miłosierdziem obdarowują każdego człowieka.